42. sesję Rady Gminy Tomasz Mazowiecki. Pozwolicie, że resztę już zrobię. Witam pana wójta Franciszka Śliwa, witam panią skarbnik Anetę Książę, sekretarza gminy Przemysława Sobkowskiego, kierownika referatu ochrony środowiska Kamilę Ciupę, dyrektora gminnej biblioteki publicznej w Skarbowice panią Jolantę Zabłowską, kierownika referatu gospodarki przestrzennej panią Karolinę Pitner-Wąchatę, architekta nie mamy, jeszcze nie mamy na sobie, panią dyrektor Gminnego Domu Kultury Monikę Sakiłowę. Poprosimy, żeby się pani nam tutaj pokazała, bo nie wszyscy chyba jeszcze panią znają. Witamy serdecznie. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marię Robak. Panią dyrektor ZAS-u Elżbietę Zielenia. Nie szkodzi. I pana kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Edmunda Króla. Witam serdecznie. Pana redaktora TIT-u Józefa Michalika. Oczywiście panią Agnieszkę Podbysowską, Forma 3, która tutaj nagrywa naszą sesję. I na sali mamy też państwa Beliców. Pamiętacie państwo, od państwa Beliców wpłynęło pismo dotyczące planu łaziska i niewolnika, które było omawiane na wspólnych komisjach. To pismo państwo dostaliście, omawiane to było na komisjach. Witam państwa serdecznie. To wszystko, czy o czymś zapomniałam? Oczywiście, serdecznie. I pani, pan. Przepraszam, ale to tak nas dzisiaj dużo jest na sesji, dlatego że sesja jest absurdalna, że pozwoliłam sobie to skarbić się przeczytać. W sesji uczestniczą wszyscy radni, więc jest prawomocna sesja z 15 radnych na sali. Wraz z materiałami na sesję dostaliście państwo porządek dzisiejszych obrad. Czy są uwagi do porządku? Nie ma. Też z materiałami na sesję dostaliście państwo protokół z poprzedniej sesji. Czy są uwagi do protokołu? Jeżeli nie ma, to przyjmujemy protokół bez odczytywania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania? Jestem za. Gawarzyńska Anna? Jestem za. Gawarzyński Eugeniusz? Jestem za. Jędrzej Tomasz? Jestem za. Jędrzej Anna? Jestem za. Kocik Danuta? Jestem za. Grun Stanisław? Jestem za. Mąkola Ewa? Jestem za. Czarek Czesław? Jestem za. Musiał Zygmunt? Jestem za. Paweł Czesław? Jestem za. Pierścińska Krystyna? Jestem za. Pim Marzena? Jestem za. Popolska Ewa? Jestem za. Dobrzyńczyk Sławomir? Jestem za. Bardzo państwu dziękuję. Wszyscy osoby, 15 osób powiedziało się za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Jesteśmy już przy punkcie 4. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał. Bardzo proszę, panie wójcie, oddaję głos. Od ostatniej sesji, czyli od 11 czerwca, minęło niewiele czasu, ale jeśli chodzi o realizację uchwał Rady Gminy, to przedstawiają się one następująco. Uchwała numer 246/21 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność wójta gminy Tomasza Mazowiecki. Uchwała została zrealizowana. Numer 249 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi opoczyńskiemu. Ta uchwała jest w trakcie realizacji. Została przesłana do starostwa powiatowego w Opocznie. Numer 250/21 o zmianie uchwały numer 27/148/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ta uchwała wysłana była do Urzędu Wojewódzkiego i ukazała się w Dzienniku Urzędowym w dniu 2 lipca 2021 roku pod pozycją 3017.
Uchwała numer 251/21 o zmianie uchwały uchwały numer 27/147/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. Ta uchwała również została wysłana do Urzędu Wojewódzkiego i ukazała się w Dzienniku Urzędowym w dniu 2 lipca 2021 roku pod pozycją 3018. Uchwała numer 252/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Smardzowice Unebel 1 położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki. Przez organ nadzoru wojewody zostało wszczęte postępowanie w celu kontroli legalności powyższej uchwały. Pismo wyjaśniające zostało wysłane w dniu 6 lipca 2021 roku. Jednocześnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi za miejscowy zespół w Skierniewicach przedłożono jedną uchwałę numer 248/21 w sprawie zmian budżetu na rok 2021. Uchwała jest w trakcie realizacji. Nadto uchwałę 247/21 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej przekazano w formie dokumentu elektronicznego do tego zamiejscowego zespołu. To wszystko, dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy macie w związku z tym państwo jakieś pytania do pana burmistrza? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego, bo to jest to punkt 5. Informacja z działalności gminy Tomaszów Mazowieckich w okresie między sesjami. Bardzo proszę. Od 12 czerwca, więc od następnego dnia po sesji, ostatniej sesji Rady Gminy, wójt gminy wydał 11 zarządzeń, 6 zarządzeń dotyczyło, 6 zarządzeń numer 81, numer 82, numer 85, 86, 89 i 90. Dotyczyły te zarządzenia zmian w budżecie gminy lub zmiany planów finansowych na rok 2021. Pierwszy ponadto zarządzenie 79 zostało wydane w związku z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Zawadzie. Zarządzenie numer 83 zostało wydane w związku w sprawie powołania stałej gminnej komisji do spraw szacowania szkód na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, czyli tutaj w naszym przypadku gradobicia. Zarządzenie numer 84 z dnia 25 czerwca dotyczyło zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej. Zarządzenie numer 87 z dnia 29 czerwca było wydane w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zarządzenie numer 88 z dnia 29 czerwca było wydane w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu numer 13/2021 wójta gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 stycznia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach Łazisko i Niebrów w gminie Tomaszów Mazowiecki. To dotyczy tyle dotyczących zarządzeń wójta. Natomiast jeśli chodzi o umowy, które w tym czasie zostały zawarte, to powyżej 30 tysięcy euro to jest umowa z 17 czerwca z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego na przebudowę drogi powiatowej numer 4332E Tomaszów Mazowiecki Wolgusz w miejscowości Chorzęcin. Kwota tej umowy to jest 502 504 zł 14 groszy. Podpisano też kilka umów o wartości poniżej 30 tysięcy euro i też 17 czerwca w związku z tą sprawą, z tą inwestycją, o której mówiłem,
wyłoniony został, podpisana została umowa z osobą, która będzie pełnić nadzór inwestorski nad przebudową tej drogi. Kwota 9800 zł brutto. 22 czerwca z panem Arkadiuszem Łągiewskim, usługi budowlane z Opoczna, została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową, nad rozbudową budynku dydaktyczno-oświatowego Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Zawadzie. Kwota 39 975 zł brutto. 23 czerwca podpisana została umowa na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z terenu gminy Tomaszów Masowiecki w miejscowości Białka Tatrzańska z firmą Paweł Nowak Progres z siedzibą w Koluszkach. Kwota 21 tysięcy zł brutto. 24 stycznia została podpisana umowa czy zlecenie na zakup zmywarki do Domu Ludowego w Swolszewicach Małych za 1749 zł. 24 czerwca zakup usługi warsztatowo-szkoleniowej pod tytułem Edukacyjny Namiot Profilaktyczny. To jest z firmą Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy, 3900 zł brutto. 28 czerwca umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową boiska sportowego przy Domu Ludowym w Wąwale z firmą handlowo-usługową Comax z Kłobucka, 3844 zł brutto. I zakupiliśmy w ramach realizacji programów profilaktycznych na potrzeby szkoły w Zawadzie materiałów profilaktyczno-szkoleniowych na platformie Lepiej Przeżej w ocenie nałogów i uzależnień z firmą i profilaktyka spółka z OO z Dąbrowy Górniczej. To kosztowało 330 zł. Między sesjami również kilka zamówień publicznych było uruchomionych. I tutaj pierwsze to jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i rozbudowę dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Zaborów II, Wąwał, Sługocice, Smardzewice, Wiaderno. I to jest drugie postępowanie w zakresie części numer 4, czyli budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice-Smardzewice. Planowane podpisanie umowy to jest na 8 lipca 2021 roku. Drugie to jest rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Zawadzie. Planowane rozstrzygnięcie po zwiększeniu środków na realizację przez Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki. Budowa boiska sportowego w miejscowości Bąbo. Planowane podpisanie umowy 6 lipca. Czwarte to jest przebudowa drogi wewnętrznej ulica Osiedlowa w miejscowości Kolonia Zawada. Otwarcie ofert 16 lipca. A co na przyszłość? W najbliższym czasie musimy ogłosić i rozstrzygnąć przetargi na dostawę oleju opałowego lekkiego do budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki. I drugie to jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego w 2022 roku do budynków użyteczności publicznej również na terenie naszej gminy. No i oczywiście bieżący nadzór nad inwestycjami i remontami. To wszystko, co w skrócie się dzieje i działo w gminie przez ten okres minionych 3 tygodni. To wszystko, dziękuję. Bardzo dziękuję panu za informację o działalności wójta między sesjami. Czy w związku z tym macie państwo pytania do pana wójta? Bardzo proszę. Dziękuję. Ja bym może zaczął to od końca. Chodzi mi o tę dokumentację projektowo-kosztorysową Sługocic Smardzewic. Rozumiem, że to będzie już robiony plan tej drogi. A na te poprzednie drogi, czy już były jakieś wszczęte, czyli na Zaborów, Wąwał, to tam też już i Wiaderno, to też już są jakieś wszczęte procedury? Tak, to już tam już są rozstrzygnięte. To z tym, że tutaj, ponieważ firma, która
dała najkorzystniejszą cenę, nie wykazała się doświadczeniem odpowiednim. Myśmy tam kilka razy do nich występowali, oni tak pisali na okrągło, a nic w szczegółach, w związku z tym, żeśmy ich ofertę odrzucili i przyjęliśmy drugą ofertę i dotyczyła tylko tego. Wszystkie poprzednie były już przyjęte, rozstrzygnięte wcześniej, umowy podpisane w czerwcu. Mam jeszcze następne. Chodzi mi o edukacyjny namiot profilaktyczny za 3900. O co to tam chodzi z tym namiotem? 3900, co to jest? Może nam tam... Komisja. Bardzo prosimy. W ramach realizacji programów profilaktycznych zamówiliśmy taki namiot profilaktyczny. To przyjechała firma. Odbywało się to w Gminnym Domu Kultury w Jadernie. Był taki dzień profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Przyjechała firma, no to się tak nazywało namiot profilaktyczny, ale w tym były, powiedzmy, zajęcia takie profilaktyczne, była taka kula dla dzieci, dzieci miały możliwość skorzystania z tam alkogogli, narkogogli, z gogli, jak wygląda po 8-godzinnej grze na komputerze. Do tego były materiały profilaktyczne, w ilości tam po 300 sztuk, tak? Także no to było takie dość duże, mieliśmy też policję. Tego dnia dzieci było dość dużo, także myślę, że to była taka dość... Rozumiemy, że namiot nie został, tylko by było, nie, mimo w tym namiocie. Nie, nazwa była. Rozumiemy, o co chodzi. Ja jeszcze pana wójta chciałbym spytać następne o tą pomyłkę pisarską w tym planie przestrzennego zagospodarowania dla wsi Niewków i Łazisko, to co nam chodziło w tej pomyłce pisarskiej? Może ja odpowiem. Bardzo proszę. Tam wpłynęło bardzo dużo uwag i jedną z właściwie taka sama, i uwagę taką samą złożyło 20 mieszkańców i w jednym rozstrzygnięciu przy jednej uwadze był błąd w zapisie numeru ewidencyjnym działki. Tylko taka. No, i to naprawiliśmy. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy jeszcze są jakieś pytania do tych informacji? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 6, przepraszam. Informacja przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym o pismach, które wpłynęły do Rady. W okresie od 12 czerwca do 5 lipca 2021 roku, w okresie międzysesyjnym, każdy poniedziałek o godzinie 14.30 do 15.30 do gminy drogową siedziby Urzędu Gminy, pokój nr 308, budynek B. Podczas pełnienia dyżurów w 21 czerwca zgłosił się mieszkaniec Łaziska, który wcześniej złożył pismo do Kancelarii Urzędu Gminy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Łaziska i Niebrowa. Nad tym pismem komisje Rady obradowały w dniu 29 czerwca 2021 roku. Kierowanie pracami Rady, zwołanie posiedzenia Komisji Programowych Rady w ramach wspólnego posiedzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku celem omówienia i zaopiniowania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Zwołanie 42. sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz wspólne posiedzenie komisji, które odbyło się w dniu dzisiejszym przed sesją celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał przedkładanych na sesję. Pisma, które wpłynęły do przewodniczącej Rady Gminy lub do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki 17 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach Świńsko, Łagiewniki i Kwiatkówka. 17 czerwca 2021 roku rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnych 11 Łazisko. 18 czerwca 2021 roku rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Tomaszów Mazowieckich 2030, w tym trybie i konsultacji. 18 czerwca 2021 roku pismo od mieszkańca Łaziska. 22 czerwca 2021 roku pismo od mieszkańca Wiaderna. 30 czerwca 2021 roku zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały
40 łamane przez 252 łamane przez 21 Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Smerdzewice nr 1 położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki. Pismo wyjaśniające zostało wysłane w 6 lipca 2021 roku. Wszystkie wyżej wymienione pisma radni otrzymali na maile służbowe lub zostały udostępnione na portalu posiedzenia. Czy w związku z tym macie Państwo jakieś pytania? Wszystko jasne, część pism było omawiane na komisjach, więc myślę, że wyjaśnienia do tych pism są załączane na maile. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz debata nad raportem o stanie gminy Tomaszów Mazowiecki za rok 2020. I już Państwu. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania to nowe elementy wynikające ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Wójt zgodnie z artykułem 28a ustawy o samorządzie gminnym ustęp 1b i 2 wyżej cytowanym ustawy co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki programu, strategii uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. W tym roku nikt nie złożył takiego zgłoszenia w związku z tym. No cóż, oddaję głos panu wójtowi. Panie wójcie, bardzo proszę. Proszę Państwa, tak jak przedstawiła pani przewodnicząca, jest to obowiązek wójta zgodnie z artykułem 28 AA ustęp 2 do złożenia takiego raportu do 30 maja każdego roku, przedstawienia go Radzie Gminy i oczywiście mieszkańcom. Taki raport Państwo w odpowiednim czasie otrzymaliście. On porusza wiele aspektów życia naszego gospodarczego, bezpieczeństwa socjalnego i innych zagadnień, które no, są istotne dla jak gdyby rozwoju gminy i poprawy bezpieczeństwa i zamożności społeczeństwa. Myślę, że myśmy akurat taką przyjęli formułę tego raportu, są inne. My staramy się porównywać jeden rok do drugiego, do poprzedniego, bo to jest bardziej wtedy czytelne dla wszystkich, jaki jest postęp w poszczególnych dziedzinach życia. Oczywiście z roku na rok nie da się zmienić wszystkiego i we wszystkich dziedzinach życia. Dlatego też mamy budżety coroczne, gdzie pewne zadania wprowadzamy i po zatwierdzeniu tego budżetu wójt ma obowiązek realizowania tych zapisów budżetu. Od pewnego czasu myślę, że mamy o czym rozmawiać na sesjach. Jest tych sesji stosunkowo dużo, dlatego że życie jest bogatsze od nas, bardziej dynamiczne i w związku z tym cały czas musimy wprowadzać pewne zmiany, pozyskiwać środki i tak dalej. No muszę Państwu powiedzieć, że statystycznie rzecz biorąc i patrząc na ten raport, ja zabrzmi to może tak trochę
nieskromnie, ale ja jestem zadowolony z tego, co się dzieje w gminie i jakie dziedziny życia rozwiązujemy, jak problemy w poszczególnych dziedzinach życia rozwiązujemy. Natomiast pewne rzeczy już zaczynają się pojawiać takie troszkę niepokojące, to znaczy przede wszystkim demografia, bo po pierwsze jesteśmy na ostatnim miejscu wśród gmin powiatu tomaszowskiego, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Jeszcze bazujemy na tym, że jest przyrost migracyjny, że bardzo dużo osób chce mieszkać na terenie gminy i stąd te wskaźniki jeszcze w miarę są dobre, ale już nie jest to takie tempo, kiedy rocznie nam przybywało po kilkaset osób w gminie i teraz no pewnie tak jak i wszystkich to dotknie, że ta liczba mieszkańców może spadać, chociaż są pewne symptomy, że może być odwrotnie, jeżeli te zamierzenia, które mają firmy deweloperskie wobec nas, zostaną zrealizowane. Proszę Państwa, no trudno, żebym teraz cały raport czytał, Państwo mieliście go w domu, jeżeli macie jakieś pytania, to co Was nurtuje, postaramy się tutaj odpowiedzieć, dlatego jest nas też większa liczba urzędników, żeby w szczegółach Państwu odpowiedzieć. I czekam na pytanie, Pani Przewodnicząca. Państwo pytania do Pana Wójta. Bardzo proszę. Ja mam tutaj takie pytanie, to analiza porównawcza tutaj środki z Unii Europejskiej, dochody ogółem. Taka duża różnica jest między rokiem 19 a rokiem 20, tu jest 17,4, a tutaj 7,5. Jaki to miał wpływ na takie obniżenie z tej dotacji? Czy to jest? Proszę Państwa, to jest kwestia podpisywanych przez nas umów, na które lata jest realizacja. Myśmy w ostatnich tam 10 latach pozyskali ponad 75 milionów złotych z zewnątrz, ze środków zewnętrznych, nie tylko unijnych, ale innych zewnętrznych i w różnych latach to różnie bywało. Ale Państwo wiecie, że perspektywa finansowa 2013-2020 się kończy, czyli te środki się już wyczerpują naturalnie. Mamy jeszcze tam parę milionów podpisane umowy z marszałkiem i ich realizacja jest na lata 2022-2023, bo jest taki warunek, że można z tej perspektywy jeszcze pieniądze wydawać przez następne 2 lub 3 lata, w zależności od tego, jakiej dziedziny życia dotyczą. I stąd się to bierze, że w jednym roku mamy bardzo dużo środków zewnętrznych, w innym mniej, ale to tak wygląda. Ja też akurat też w podobnym temacie, tylko mi się tak na w oko wpadły takie dwie cyfry. Pozyskane środki unijne i środki zewnętrzne. No, na jednego mieszkańca środków unijnych w 2020 roku było 459 zł, a na zewnętrznych 552. I teraz tak, no jak Pan Wójt tutaj mówi, no nie mamy tu skali porównawczej teraz, no czy gmina, że tak powiem, działa dobrze, średnio, czy źle, no bo jakbyśmy mieli teraz tutaj na przykład no jakąś gminę w porównywalnych rozmiarach i byśmy mogli sobie porównać, no dobra, no to w tamtej gminie na przykład mają po 100 zł, czy po 200 zł u nas, jeżeli byśmy wiedzieli, czy stoimy dobrze w tym temacie, czy źle, no po prostu nie mamy takiego obrazu. Nie mamy skali porównawczej i obrazu, jak proszę to w rzeczywistości wygląda. Może ja podam tak, jeżeli Państwa to bardzo interesuje, to jest na stronie www.wspólnota.org.pl
jest taka zakładka rankingi. I tam są środki pozyskane w ostatnich trzech latach, tam 2017-2019 taki ranking. No i muszę Państwu powiedzieć, że my tam wszystkie gminne, że tak powiem, te gminy powiatu Tomaszewskiego na głowę przeskoczyliśmy w tym układzie, także no, ja jestem bardzo zadowolony, bo to są naprawdę znaczące pieniądze. Natomiast one teraz będą coraz mniejsze, a perspektywa 2021-2027 jest dopiero, że tak powiem, w powijakach. To dopiero są robione jakieś tam dokumenty, inne rzeczy, a jeżeli kogoś interesuje, to tutaj 23 lipca w tej samej sali i tu na zewnątrz wspólnie z Urzędem Marszałkowskim organizujemy taki piknik z funduszami europejskimi, gdzie przedstawiciele marszałka będą mówić o możliwościach pozyskiwania, na jakie cele pieniędzy na następny okres. Tylko Państwu powiem, że my jesteśmy w tej chwili na takim etapie kształtowania się tak zwanego MOF-u, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, i jesteśmy tam ujęci w tym MOF-ie. No i tam będą pieniądze, że tak powiem, pozakonkursowe od marszałka, ale nie wiem, czy wewnątrz MOF-u nie będziemy konkurować, bo takie są założenia. Środki zewnętrzne na rozwój tego obszaru funkcjonalnego, tam jest z terenu powiatu kilka gmin, miasto, podobnie jest w powiecie opoczyńskim. Także tam Państwo będziecie w tych rankingach, w tych zakładkach, można dokładnie prześledzić, bo tam jest dotyczące gmin wiejskich oddzielnie, miast oddzielnie, miasteczek i tak dalej. Ale wśród gmin wiejskich jesteśmy bardzo wysoko i powiem Państwu, że kiedyś byliśmy pod koniec 1400 miejsca 10 lat temu, a w tej chwili jesteśmy w pierwszej setce. Także to jest skok duży, a z wieloma gminami to my tak za bardzo nie możemy konkurować. No, Państwo wiecie, jak ktoś ma kopalnię węgla na terytorium gminy, to nie wie, co z pieniędzmi robić, a drudzy obok klepią biedę, no, ale to tak wygląda niestety. Ja może tylko jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o wskaźniki na mieszkańca, to one tak jakby najmniej obrazują rzeczywistość, z tego chociażby względu, że to Pan Radny pytał o środki zewnętrzne krajowe na jednego mieszkańca. My na terenie naszego powiatu mamy największą liczbę mieszkańców, a takie same środki chociażby z Elfina w 2020 roku otrzymały nasze sąsiednie gminy. Rozbijając to na ilość mieszkańców, my mamy dużo wyższy ten wskaźnik. Tak? Także tutaj to prosiłabym o taką ostrożność w porównywaniu, bo to akurat te wskaźniki na mieszkańca to nie odzwierciedlają naszej sytuacji. Proszę Państwa, jeżeli my nawet mamy porównywalne wskaźniki na mieszkańca, to my mamy 11 tysięcy mieszkańców, jeżeli to pomnożymy przez ten wskaźnik, to nam wychodzi na przykład, nie wiem, 30 milionów, a gmina, która ma 4 tysiące mieszkańców, jej wychodzi 8 milionów, czy 9, czy 10, no więc to są, potem kwoty globalne są zupełnie inne i można za te pieniądze zrobić więcej. Ja może tutaj jeszcze wracając do pytania Pana Radnego Musiała, to powiem, że proszę Państwa, my ostatnio co roku średnio inwestujemy ponad 20 milionów złotych. Gdybyście Państwo sobie porównali to do dochodów, to jest rzędu 30-40% inwestycji. To rzadko który samorząd, a szczególnie wiejski, takie pieniądze proporcjonalnie do budżetu inwestuje. Ja tutaj powiem tylko, że ja biorę dochody te takie, które faktycznie wpływają do gminy, a nie przepływają przez gminę, bo mamy 14 milionów złotych
to jest rodzina, czyli 500+, które przechodzi przez gminę, pokazuje, jaki to my mamy ogromny budżet, tylko że my z tego nic nie mamy. Tylko tyle, że to przepłynie przez budżet gminy. Natomiast realne dochody mamy na poziomie 54-55 milionów złotych. No a chciałem wam przypomnieć, że 10 lat temu mieliśmy 20 milionów. Tak. Więc ten skok przez ten okres czasu jest ogromny. I to jest taka u nas tendencja, że tak powiem, lekko rosnąca cały czas. Jak się nic nie zmieni w przepisach, że zaczną nam ubywać pieniądze z PIT-a, no to mamy, że tak powiem, perspektywę rozwojową bardzo dobrą. Pomoc społeczna, ubóstwo, 62 rodziny. I tak dużo się mówi o tym ubóstwie w kraju, tutaj i w województwie. Na czym polega to ubóstwo tak u nas w gminie? Czy oni nie mają gdzie mieszkać, czy się nie chce pracować? No, tak ogólnie, żeby to można, bo 62 rodziny to jest 92 osoby. Na pewno. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, czy mają gdzie mieszkać, czy nie, no. Naszym celem też jest rozwijanie pomocy mieszkańcom w tym zakresie. My mamy, jak Państwo wiecie, w tej chwili, jeśli chodzi o oczekujących na mieszkania, które złożyły wnioski do gminy, to jest dwie rodziny i to nie są jakieś tam z tego, że tak powiem, ubóstwa z powodu. I w tym momencie podjęliśmy decyzję, jak Państwo wiecie, o budowie 6-rodzinnego bloku komunalnego w przyszłym roku. W tej chwili jest zrobiona dokumentacja. Natomiast to wynika z kryterium dochodowości. Jest jakiś określony poziom dochodów na jednego mieszkańca, który określa to ten zakres ubóstwa. To są rodziny, no, które jakoś sobie nie radzą w życiu. Różnie to bywa, bo proszę Państwa, dzisiaj akurat z pracą nie ma takiego problemu, ale chęcią, gorzej z chęcią, nie? No więc żyje się tak za zasiłki, za 500+ i to są, muszą być dokumentowane dochody. Jeżeli ta rodzina ma te kryterium dochodowości niższe niż zakładają tam przepisy, no to jest kwalifikowana jako rodzina, no, żyjąca w ubóstwie. Dziękuję. Ja chciałabym pana wójta tutaj zapytać, jeśli chodzi o tak wodociągi, 99% był dość wysoki ten poziom. Jeśli chodzi o kanalizację, no ona jest w trakcie tam jeszcze realizacji, 43% było na koniec 2020 roku. Jak my też się kształtujemy na poziomie innych gmin, jakby z terenu powiatu i powiedzmy jak to... Proszę Państwa, myśmy po prostu, powiem tak, dokonali ostatnimi czasy skoku cywilizacyjnego, jeśli chodzi o kanalizację. Ponieważ, jak Państwo wiecie, ta migracja na teren gminy trwa, więc my musimy nadążać też z infrastrukturą. Ale niestety to wygląda tak, że my mamy budżet miesięczny czy roczny i tyle możemy wydawać, ile mamy w budżecie, a osoby, czy napływające do nas rodziny budują domy, czy sprowadzają się i tak dalej, wymagają od razu kanalizacja, wodociąg, droga, oświetlenie, wszystko. Także pod tym względem, proszę Państwa, myśmy, ja powiem tylko jedno, 10 lat temu mieliśmy 100 km wodociągów, w tej chwili mamy 150. To 16%.
2011 roku mieliśmy 4 km kanalizacji, dzisiaj mamy 110. No to jest po prostu, jak ja mówię o takich cyfrach z innymi wójtami, to oni się za głowę łapią, pytają, jak wam się to udało? No i tutaj państwo wiecie, w jaki sposób, poprzez własne środki zewnętrzne, unijne, bo ogromne to były pieniądze, wspólnie z miastem budowaliśmy przecież ponad 100 km kanalizacji na terenie miasta i gminy, modernizacja oczyszczalni, budowa w Tomaszowie, oczyszczalnia w Zawadzie, tam również 8 miejscowości otrzymało kanalizację. Ta cyfra 43% to ona nie oddaje wszystkiego, bo jak jest kwestia, to są ile osób się już przyłączyło do kanalizacji. Natomiast jak państwo wiecie, cały czas tu wspieramy mieszkańców, bo 50% środków na przyłącza staramy się pozyskiwać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tym sposobem do końca tego roku będzie gdzieś koło chyba 1300-1400 przyłączy wykonanych przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Także w tym zakresie też staramy się tu wspierać mieszkańców i mamy na następne lata również plany w zakresie modernizacji wodno-kanalizacyjnych działań. To jest około 20 paru milionów złotych, takie koszty. Z tego, co dziś wiemy, to jest na parę najbliższych lat. No więc jeśli chodzi o ten zakres, no to państwo będziecie mieli okazję podejmować też dzisiaj uchwałę o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju gminy na najbliższe tam 10 lat. Myślę, że to, co założyliśmy parę lat temu, udało się zrealizować i to uważam za wielki sukces nas wszystkich. Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące dróg. Bo tutaj na Śródkrój, jeśli chodzi o gminę, wiązujemy się dosyć dobrze z tych dróg, bo sporo jest ich robionych, to, że jest powiatem, współfinansujemy te drogi. Także proszę nam powiedzieć, ile jeszcze tych dróg tam zostało. Wiem, że jedne naprawiamy, a zaraz będą następne albo nowe osiedle, gdzie trzeba zrobić. I te, co zostały zrobione, musimy znowu naprawiać. Proszę państwa, te drogi, które zostały przebudowane jak należy, to do nich nie będziemy wracać przez najbliższe 20 lat. Ale niestety, jak macie tu zestawienie, ile mamy dróg gminnych, publicznych, ile przebudowaliśmy, a ile pozostało do przebudowania. Proszę państwa, problem jest w tym, że my te 110 km kanalizacji to wybudowaliśmy praktycznie po drogach. Drogach powiatowych, drogach naszych, gminnych, wewnętrznych czy publicznych. I te drogi, one po prostu wymagają takiej gruntownej przebudowy i to robimy. Nie da się wszystkiego zrobić. Mam nadzieję, że w ramach tego planu odbudowy, o którym państwo macie okazję słuchać ostatnio, bo jest głośno, że on właśnie stawia na infrastrukturę, między innymi wodno-kanalizacyjną i na drogi. Jeśli chodzi przede wszystkim o obszary wiejskie, bo miejskie mają inne tam cele, natomiast nasze wiejskie gminy, dla nich jest podstawa bytowania. Ja państwu powiem, że w ciągu 4 ostatnich lat udzieliliśmy pomocy powiatowi na kwotę 7,5 miliona złotych. Ale to też są drogi na terytorium naszej gminy.
więc też nimi jeździmy i więcej niż gminnymi. No i taka jest też tu moja pod tym względem strategia, że rozwijamy te drogi, gdzie jak najwięcej mieszkańców z nich korzysta. Ja miałbym jeszcze jedno pytanie dotyczące tych planów, które są w tej chwili procedowane. Generalnie chodzi mi o, no bo tu już jest sporo wydanych warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji, ale sporo osób odchodziło z urzędu z kwitkiem, bo nie dostawali tych warunków zabudowy. Chodzi mi na tych terenach wiatrakowych, które obowiązują. Może mi pani kierownik naświetli temat, czy dlaczego te osoby, skoro nie ma miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, to osoby nie mogą dostać warunków zabudowy? No to wszystko zależy od miejsca, gdzie był składany wniosek. Część wniosków było składane tam, gdzie plany są w trakcie procedowania i takie postępowania przeważnie są zawieszane, jeżeli nie zdążyliśmy w okresie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku z uchwaleniem takiego planu, no to musieliśmy niestety wydać decyzję odmowną, tak, bo naruszała przepisy szczególne, czyli tą ustawę wiatrakową. Ale ta, przepraszam, wchodzę do... Czyli ta ustawa wiatrakowa już obowiązuje, czy jest zawieszona? Nie, no ona obowiązuje od 2016 roku. No ale tam doczytałem się, że tam jest od 19 roku na 36 miesięcy. Był czas chyba do połowy 2019 roku na możliwość wydania decyzji. Natomiast po tym okresie połowa 2019 roku już takiej możliwości nie ma, chyba że gmina uchwali plan miejscowy. I tak jak na niektórych obszarach zdążyliśmy z tymi planami, już są uchwalone, tak jeszcze zostały nam dwa plany z tych terenów wiatrakowych. Nie, no ja rozumiem, tylko tam jest taki wpis, doczytałem, że przedłuża się o 36 miesięcy. No dotyczy to planów miejscowych, tak? Na początku ustawodawca dał możliwość uchwalenia planów dla tych terenów do 3 lata i przedłużył to o następne 3 czyli lata. Do połowy 2022 roku mamy czas, tak? Ale w tym okresie faktycznie aż do czasu uchwalenia planu na dzień dzisiejszy nie możemy wydać decyzji pozytywnej, jeżeli działka znajduje się w strefie wiatrakowej. Dziękuję. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ale to ja wejdę jeszcze to, bo no nie jestem przekonany. A jakiś przepis, może by Pani mi mogła wskazać, który obliguje Państwa do takich działań, że nie możecie wydawać tych warunków zabudowych. Chodzi mi o przepis. Który to przepis mówi? Wydając decyzję, my sprawdzamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o ustalenie warunków zabudowy, artykuł 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest tam 5 punktów, które obligatoryjnie muszą być wszystkie razem spełnione. Jeżeli chodzi o strefy wiatrakowe, no to decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi, tak? I przepisem odrębnym jest właśnie ta ustawa, która mówi, że nie mogą być sytuowane nowe budynki mieszkalne czy o funkcji mieszkalnej w strefie wiatrakowej. No i nie spełniamy tego punktu zgodnie z przepisami odrębnymi. Przeczytam, to będę dyskutował, dalej. Nie mogę dyskutować, bo nie proszę znam. Proszę Państwa, nie znam, na pewno nikomu że tak powiem, na siłę ani nie zabranialiśmy, ani nic. W porządku, nie na tym panu, bo to ludzie pytali, ludzie pytali. My byliśmy jedną z niewielu gmin, która wzięła, że tak powiem, brzydko na serio ustawę wiatrakową. Kiedy było 36 miesięcy na zrealizowanie planów miejscowych dla tych stref wiatrakowych, albo po tym okresie ludzie nie mogliby zrobić tam nic. W związku z tym podjęliśmy heroiczną walkę o to i te gminy, które w to weszły, zaczęły w ministerstwie interweniować, że nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie zrobić miejscowych planów.
W związku z tym przedłużono ten okres przejściowy, bo to jest okres cały czas przejściowy. Jeżeli się nie zmieni ustawa wiatrakowa, to te gminy, które nie zrobiły miejscowych planów, po prostu zablokowały mieszkańcom w ogóle rozbudowę, przebudowę mieszkań. Nie mówię o gospodarczych budynkach, bo to można, ale mieszkań. Myśmy nie chcieli naszych mieszkańców, ponieważ jest jakieś tam parcie na nasze tu miejscowości, jeśli chodzi o budownictwo, postawić przed takim faktem. Dlatego podjęliśmy tyle miejscowych dla 8 miejscowości miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jak Państwo wiecie, przygotowanie i uchwalenie miejscowego planu wcale nie jest prostą i krótką sprawą. I tutaj nie będę Wam uświadamiał, bo cały czas procedujemy i procedujemy i powtarzamy i powtarzamy, ale mieliśmy na uwadze jeden cel, żeby nie zablokować po tym okresie przejściowym możliwości rozbudowy w tych obszarach, gdzie to budownictwo jest zaznaczone na tych studium uwarunkowań. Czy jeszcze są pytania? Bardzo proszę. Ja chciałem wrócić do takiego tematu, bo w koniec poprzedniej kadencji, na początku obecnej, pojawił się taki temat budowa hali sportowo-widowiskowej, takiej gminnej, dużej, jednej. Czy ten temat jest w jakiś sposób kontynuowany, przygotowywany? Czy możemy liczyć na realizację tego pomysłu? Proszę Państwa, ja tu mówiłem o tym w aspekcie tam możliwości zagospodarowania terenu przy szkole w Smardzewicach i tak dalej, że nie chcemy tego terenu zamknąć, żeby nie można było tam może kiedyś taką halę na terenie gminy zbudujemy i powstanie. I ja uważam, że jest to realna sprawa, tylko akurat nie w tym momencie. Dlatego, że proszę Państwa, rozbudowujemy szkołę, jak Państwo dzisiaj słyszeliście, w Zawadzie, jedno skrzydło szkoły, które kosztuje 5 600 000 zł. I nie ma żadnej pomocy ze strony Państwa na ten cel. Nie można dostać pieniędzy. Słyszałem o jednym przypadku w gminie Budziszewice, ale oni tam w ramach innych środków postawili szkołę pasywną. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to oznacza. Jeśli chodzi o termomodernizację, to jest szkoła praktycznie bez potrzeb zewnętrznych, jeśli chodzi o energię. Kosztów dodatkowych. To są koszty ogromne, bo tam to kosztowało chyba ze 6 milionów. Prawie 7. Prawie 7, a ileś tam dostali pieniędzy na to. Ale to był taki eksperyment w ramach tego programu Gospodarka Niskoemisyjna, a nie pomoc edukacyjna. Niestety jedyne pieniądze, jakie tam można, to ewentualnie na żłobki. Nawet już nie na przedszkola, tylko na żłobki. Ale jak Państwo wiecie, my mamy porozumienie z miastem i wszyscy ci, którzy chcą ze żłobków korzystać, mogą z tego korzystać w mieście. Także nie planujemy w gminie budować żłobków. Natomiast pozyskanie na halę jest też możliwe bardziej niż na szkołę, o, bez pozoru. Ale tak jak Państwu mówię, no w tej chwili macie pieniądze z Polskiego Ładu i tam nie ma nic mowy o edukacji. Jest drogi, ciepłownictwo, niskoemisyjna gospodarka, badawczo-rozwojowe jakieś inwestycje, wodno-kanalizacyjne. Natomiast jeśli chodzi o tego typu obiekty, póki co tam nie słyszałem, bo te pieniądze to są, proszę Państwa, na rozwój. Nie wszyscy uważają, że szkoła to akurat jakiś rozwój. To czekamy na lepsze czasy.
Skoro jest mowa o szkole, która tutaj wywołana do szkoła zawady, proszę mi powiedzieć, czy mieszkańcy Dąbrowy, gdzie tam powstaje, bo nie wiem, czy tam już mieszkają, czy nie, powiem szczerze, że nie przyjeżdżałam, nie wiem, czy to już jest zasiedlone osiedle, czy jeszcze ten blok? Jeszcze? Tak. Właśnie, czy oni będą zainteresowani na przykład szkołą w Zawadzie, no skoro byłaby to rozbudowana szkoła, jakby to... Że państwa, nie jest, że tak powiem, szkoła w Zawadzie, to nie jest rozbudowywana, bo jak państwo wiecie, w sensie takim, że tam nagle przybędzie oddziałów klasowych, dlatego że my tam chcemy przenieść dzieci z klas 1-3 z Chorzęcina, bo w tej chwili w Zawadzie są klasy 4-8. A w Chorzęcinie docelowo wstęp tamtego obiektu stworzyć przedszkole z prawdziwego zdarzenia. I zerówka rozumiem, że zostaje. Być może. Nie słyszę. Trzeba głośniej. Cały czas mamy zamiar stworzyć zespół szkolno-przedszkolny, który byłby pod jedną dyrekcją. I tak jak to jest w Smardzewicach, tak jak jest to w Wiadernie, tak jak jest w Komorowie. I to zdaje egzamin i wszyscy są zadowoleni z takiego rozwiązania. To jest trochę mniej dzieci w przedszkolu. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania do raportu? Rozumiem, że wszystko jest jasne, czytelne. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tomaszu Mazowiecki wotum zaufania. Pozwólcie państwo, że przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Tomaszu Mazowiecki w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tomaszu Mazowiecki wotum zaufania. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4a i artykułu 28a ustęp 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713, pozycja 1378, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy udziela wójtowi wotum zaufania. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I będziemy głosować, proszę państwa. Bezak Weronika. Jestem za. Gawarzyńska Anna. Jestem za. Gawarzyński Eugeniusz. Jestem za. Jabrzyk Tomasz. Jestem za. Jedynak Anna. Jestem za. Kocik Danuta. Jestem za. Król Stanisław. Jestem za. Mongola Edward. Jestem za. Czarek Czesław. Jestem za. Musiał Zygmunt. Jestem za. Pawelek Czesław. Jestem za. Pierścińska Krystyna. Jestem za. Plik Marzena. Jestem za. Oborska Ewa. Jestem za. Dobrzyńczyk Sławomir. Jestem za. Bardzo państwu dziękuję. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni, 15 osób. Wszyscy jednomyślni opowiedzieli się za udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy. Bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 9. Przedłożenie sprawozdania z wykonania zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomaszowie Mazowieckim za rok 2020. I oddaję głos panu przewodniczącym Komisji Oświatowej. Bardzo proszę opinię w tej sprawie. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim było przedmiotem obrad połączonych komisji Rady w dniu 29 czerwca 2020 roku. Wszyscy radni omawiane sprawozdanie otrzymali na maile służbowe i mieli możliwość jego przeanalizowania. W posiedzeniu uczestniczyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Iwona Robak, która szczegółowo wyjaśniła zapisy zawarte w opracowaniu, wyjaśniła nowe formy pomocy dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych, które pozwoliły trójce podopiecznych skorzystać z zajęć prowadzonych przez
terapeutów, logopedów oraz zajęć integracji sensorycznej. Następnie wyjaśniła, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać środki pomocy oraz odniosła się do bezrobocia w naszej gminie. Gdzie liczba mieszkańców bezrobotnych w roku 2020 wyniosła 338 i jest to więcej o 63 osoby w stosunku do roku 2019. Na zakończenie pani kierownik omówiła koszty i wydatki gminnego ośrodka, gdzie wydatkowana kwota za rok 2020 wyniosła 20 453 901 zł 65 groszy. Po krótkiej dyskusji przedstawione sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie, gdzie pozytywnie zaopiniowało i zagłosowało 7 członków komisji. Jedna osoba była nieobecna, ale w sprawie wniosku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu komisarzu za opinię komisji. W związku z tym macie państwo jeszcze jakieś pytania do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma, uważam sprawozdanie przez Radę za przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 10. Przedłożenie sprawozdania o wykonaniu gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020. Też oddaję głos panu przewodniczącemu. Bardzo proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020 również było przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Stałej Komisji Rady w dniu 29 czerwca 2020 roku. Na posiedzeniu tym obecna była przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Maria Robak. Przewodnicząca wyjaśniła, że powyższe sprawozdanie przedstawione jest Radzie co roku. Następnie przewodnicząca odniosła się do pracy komisji podczas pandemii oraz problemów osób zamkniętych podczas lockdownu. Większej dyskusji nad sprawozdaniem sprawdza nie było. I w wyniku, głosowania pozytywnie zaopiniowało 7 członków Komisji Oświaty. Jedna osoba była nieobecna, ale usprawiedliwiona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za opinię. Czy w związku z tym radni mają pytania do sprawozdania z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok? Jeżeli nie ma, sprawozdanie uważam za przyjęte przez radny. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 11. Przedłożenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Smartlewicach w 2020 roku. I też oddaję głos panu przewodniczącemu. Bardzo proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Smartlewicach w 2020 roku także było przedmiotem obrad połączonych Komisji Rady w dniu 29 czerwca 2020 roku. Sprawozdanie to również wszyscy radni otrzymali z dużym wyprzedzeniem. Wyjaśnień udzieliła pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Smartlewicach Jolanta Zabłocka, która dodała, że w panującej pandemii w naszym kraju i cała ta sytuacja spowodowała spadek liczby czytelników. Ale pozytywne jest to, że wzrosła liczba wypożyczanych książek. Tutaj trzeba dodać, że pani dyrektor podjęła taką inicjatywę, że nawet może sama dostarczać książki, jeżeli będzie taka potrzeba, które takie było pozytywne. Rada się do tego odniosła i tutaj na pewno warto pochwalić panią dyrektor za tą inicjatywę. Głosowanie na sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. Głosowało 7 członków komisji. Jedna osoba była usprawiedliwiona, nieobecna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za opinię dotyczące sprawozdania działalności Biblioteki Publicznej w Smartlewicach. Czy macie państwo jeszcze pytania do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to sprawozdanie uważam za przyjęte przez radnych. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w gminie Tomaszów Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. I oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Finansowej. Bardzo proszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 było omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 29 czerwca. Sprawozdanie w
omawiała pani skarbnik, która zwróciła uwagę, że był to trudny rok, lockdown miał ogromny wpływ na wszelkiego rodzaju ulgi, przedsięwzięcia udzielane przez gminę oraz spowodowało ogólne zatrzymanie i brak wpływów podatku PIT do budżetu. Następnie pani skarbnik poinformowała, że nasza kondycja finansowa i tak jest na tyle dobrze, że nas jest stać na skład. Jednak działania władz centralnych zmierzają do tego, że te wpływy do budżetu będą coraz mniejsze i możemy stanąć przed taką sytuacją, że nadwyżka finansowa, którą mieliśmy zawsze na dobrym, wysokim poziomie, znacznie nam się zmniejszy i tutaj mogą się pojawić problemy. Wyjaśnienia również udzielał pan wójt. Wyjaśniał, że tendencja działań władz centralnych zmierza do tego, żeby ograniczyć możliwości działań radnych, czyli przechodzenie na tak zwane sterowanie centralne, co raczej wpłynie niekorzystnie na działanie samorządu. Po tych wyjaśnieniach i dyskusji to sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie. Głosowane to było jak gdyby dwuetapowo, bo w pierwszej części było zgłoszone. Pierwsze pytanie dotyczyło, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem i przyjęciem sprawozdania budżetu gminy za rok 2020, sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego i wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury. Ten wniosek został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Następnie był sformułowany kolejny wniosek dotyczący bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2020, rachunku zysków i strat, sprawozdanie łączne jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostki, sprawozdanie łączne jednostek i informacja dodatkowa do bilansu. Także ten wniosek został przyjęty jednogłośnie, pozytywnie, głosowało 8 członków Komisji Finansowej. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Finansowej za opinię komisji. I ja bardzo proszę panią skarbnik o czytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020. Uchwała nr 377 przez 2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania wójta gminy Tomaszów Mazowiecki z wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy Tomaszów Mazowiecki z wykonania budżetu za 2020 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Radosław Krychowczuk przewodniczący, Paweł Dobrzyński członek, Bogusław Wenus członek uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie sprawozdanie wójta gminy Tomaszów Mazowiecki z wykonania budżetu za 2020 rok z uwagą zawartą w uzasadnieniu. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wójt gminy przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Skład orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie, biorąc pod uwagę następujące dokumenty. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy wraz z autopoprawką, uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz ze zmianami oraz uchwałę Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami, które zostały przekazane do Regionalnej Izby w Łodzi. Sprawozdanie sporządzone na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie analizy wskazanych wyżej dokumentów dokonanej pod kątem poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem skład orzekający stwierdził, co następuje. Gmina zaplanowała dochody ogólne w wysokości 70 227 401,50 zł. Wykonanie wynosiło 67 585 881,48 zł, co stanowi 96,24% planu. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 75 346 449,87 zł. Zrealizowano w wysokości 68 165 240,94 zł, czyli na poziomie 90% i 47% ustalonego planu. Budżet zaplanowano z deficytem w wysokości 5 119 048 zł i 37 groszy, zrealizowano z deficytem w wysokości 579 359 zł i 46 groszy. Przychody wykonano w wysokości 5 644 636 zł i 4 grosze, a rozchody wykonano w wysokości 2 588 000 42 zł i 96 groszy. Dochody bieżące gmina zrealizowała w wysokości 57 95 481 zł i 91 groszy. Wydatki bieżące w wysokości 47 607 835 zł i 92 grosze. Nadwyżka operacyjna po wykonaniu wyniosła 9 487 645 zł i 99 groszy. Tym samym jednostka wypełniła postanowienie artykułu 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ze sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika, że zadłużenie gminy wynosi 22 784 687 zł i 21 groszy, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 68 zł i 85 groszy. Według informacji zawartej w części opisowej sprawozdania są to zobowiązania wobec ZUS powstałe w placówce oświatowej wynikające z charakterystyk płac. Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu 2021 roku i nie powstały odsetki za ten okres. Skład orzekający wnosi uwagę w zakresie występowania zobowiązań wymagalnych, czyli zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, których termin płatności już upłynął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Zgodnie z artykułem 44 ust. 3 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne jednostek sektora finansów publicznych powinny być dokonywane w terminach i wysokościach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Skład orzekający zwraca uwagę także na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku 26 390 zł, co stanowi 26,39% założonego planu. Plan wynosił 100 000. Skład wskazuje na konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania prognozowanych wartości budżetowych oraz korekty w przypadku braku możliwości ich realizacji na założonym poziomie. Skład orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu gminy w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie należy zgodnie z obowiązującymi przepisami do właściwości Rady. Mniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez wójta gminy dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2020. Od opinii wyrażonej w mniejszej uchwale na podstawie artykułu 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby. Pan wójt się nie odwoła. Ja bardzo dziękuję Pani Stary za odczytanie uchwały regionalnej izby obrachunkowej. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania do tej? Czy macie Państwo pytania do sprawozdania finansowego gminy Tomaszów Mazowiecki jeszcze wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu? Jeżeli nie ma, to ja bardzo proszę o odczytanie uchwały. Uchwała Rady
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Jestem za. Gawarzyńska Anna. Jestem za. Gawarzyński Eugeniusz. Jestem za. Jabrzyk Tomasz. Jestem za. Jedyna Ganna. Jestem za. Kocik Danuta. Jestem za. Król Stanisław. Jestem za. Mąkola Edward. Jestem za. Czarek Czesław. Jestem za. Musiał Sygmunt. Jestem za. Pawelek Czesław. Jestem za. Pierścińska Krystyna. Jestem za. Blik Marzena. Jestem za. Poborska Ewa. Jestem za. Dobrzyńczyk Sławomir. Jestem za. Bardzo Państwu dziękuję. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Głosowało 15 radnych. Przechodzimy do następnego punktu numeru uchwały. Numer uchwały 42 łamane przez 255 łamane przez 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tomaszów Mazowieckiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji rewizyjnej o opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomaszów Mazowieckiej dotycząca wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tomaszów Mazowieckiej w sprawie Danuta Kocik-Danuta, Czesław Pawelek członek i Ewa Poborska członek na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku oraz na posiedzeniu grudniowym w dniach 27 maja i 2 czerwca 2021 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia komunalnego, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz z innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji i na podstawie tego stwierdza, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Gminy Tomaszów Mazowieckich budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 70 227 401 zł 50 groszy. Dochody wykonano w wysokości 67 585 881 zł 41 groszy, co stanowi 96,24% planu. W tym planowane dochody własne na kwotę 51 410 430 zł 47 groszy. Wykonane zostały w wysokości 48 905 191 zł 93 groszy, co stanowi 95,13% ogółu planu. Punkt drugi. Uchwalony przez Radę Gminy Plan Wydatków Budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 75 346 449 zł 87 groszy. Zrealizowano w kwocie 68 165 240 zł 94 grosze, co stanowi 90,47% ogółu planu. Punkt trzeci. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 22 669 156 zł 80 groszy, co stanowi 30,09% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 20 557 405 zł 02 grosze, co stanowi 90,68% planowanych wydatków na inwestycje. Punkt czwarty. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 52 675 189 zł 11 groszy. Z
zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 47 607 835 zł 92 grosze, co stanowi 90,38% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatków. I tak, wydatki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 3 705 220 zł 90 groszy, wydatki na zadania własne 45 781 732 zł 52 grosze i wydatki na zadania zlecone 18 678 287 złotych 52 groszy. Punkt 5. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2020 roku wynosił 5 119 048 zł 37 groszy. Źródłami finansowania stanowiły kredyty i pożyczki w wysokości 4 107 360 zł 29 groszy. Wolne środki w kwocie 653 661 zł 39 groszy. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 119 568 zł 50 groszy. Środki wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 238 464 zł 19 groszy. Punkt 6. Budżet roku 2020 zamknął się deficytem w wysokości 579 359 zł 46 groszy. Punkt 7. Ze środków budżetu gminy w 2020 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 588 042 zł 96 groszy, na plan 3 034 410 zł 96 groszy. Nie uregulowano zaplanowanej spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na brak wypłaty środków przez instytucję zarządzającą. Punkt 8. Zadłużenie gminy Tomaszów Mazowiecki na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 22 784 687 zł 21 groszy z terminem spłaty w latach następnych. Punkt 9. Gmina Tomaszów Mazowiecki na 31 grudnia 2020 roku posiadała wymagalne zobowiązania z terminem płatności do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 68 zł 85 groszy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu 2021 roku bez odsetek. Punkt 10. W roku sprawozdawczym 2020 gmina Tomaszów Mazowiecki nie udzielała poręczeń finansowych. Punkt 11. Komisja rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego i nie wnosi zastrzeżeń. Punkt 12. Na posiedzeniu komisja przeanalizowała bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2020. Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy, sprawozdanie łącznych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za 2020 rok, zestawienie zmian w funduszu jednostki, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za 2020 rok i nie wnosi zastrzeżeń. Punkt 13. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z uchwalenia budżetu za 2020 rok. Komisja nie wnosi zastrzeżeń. Punkt 14. Wójt gminy Tomaszów Mazowiecki, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. I komisja wobec powyższego, komisja rewizyjna, występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Tomaszów Mazowiecki za rok 2020. Komisja rewizyjna Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki w składzie Danuta Kocik, przewodnicząca, Czesław Pawelek, członek i Ewa Pogorska, członek. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie
wykonanie budżetu gminy za rok 2020 oraz wnosi do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki o udzielenie absolutorium Franciszkowi Szyndlowi, wójtowi gminy Tomaszów Mazowiecki za rok budżetowy 2020. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia komunalnego, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Franciszkowi Szmiglowi, wójtowi gminy za rok budżetowy 2020. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy. Przeciwko 0 głosów. Wstrzymujących się 0 głosów. Podpisali członkowie komisji Danuta Koć, Czesław Pawlerec, Ewa Pogorska. Bardzo dziękuję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jeszcze opinię, tak, proszę, tak. Jeszcze właśnie. Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak, Komisja Rewizyjna ten wniosek wraz z innymi dokumentami wysłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymaliśmy uchwałę tej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Uchwała nr 3 przez 120 przez 2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich w sprawie absolutorium za 2020 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnej Izbie Obrachunkowej skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Radosław Korczuk, przewodniczący, Paweł Dobrzyński, członek i Bogusław Wenus, członek, uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2020 rok. Uzasadnienie. Przesłany w dniu 24 czerwca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Tomaszów Mazowiecki za 2020 rok wraz z protokołami z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich z dnia 26 kwietnia 2021 roku, 27 maja 2021 roku i 2 czerwca 2021 roku pozwolił składowi orzekającemu ustalić, że Komisja Rewizyjna wypełniła wymogi artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to znaczy przed sporządzeniem wniosku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu wyżej wymienionych dokumentów pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2020 rok. Powyższe ustalenia stanowiły podstawę do wystąpienia do Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2020 rok. Skład orzekający stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomaszów Mazowieckich znajduje uzasadnienie w danych zawartych w sprawozdaniach określonych w artykule 267 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych złożonych przez wójta gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. O opinii wyrażonej w uchwale na podstawie artykułu 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za wniosek i za odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej i żebyście tutaj Państwo mieli obaw, że w tym roku później podejmujemy uchwałę dotyczącą absolutorium, bo zawsze to było do końca czerwca, pozwolicie, że przeczytam. W tym roku o 30 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną, a na podjęcie stosownej uchwały Rady mają czas do 30 lipca. Zgodnie z paragrafem 4a rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji dziennik urzędowych z 2021 pozycja 572 o 30 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą
absolutoryjną. Jak przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium nie później niż do dnia 30 lipca bieżącego roku. Komisja rewizyjna organu stanowiącego przedstawia wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego w terminie nie później niż do dnia 15 lipca bieżącego roku. Absolutorium jako instytucja prawna finansowego łączy się ściśle z kontrolą Rady Gminy nad wykonywanym przez wójta budżetem i oceną jego wykonania. Chodzi m.in. o ustalenie, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków budżetu były zgodne z uchwalonym budżetem, a jeżeli wystąpiły rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, to czy winę za wystąpienie rozbieżności ponosi wójt i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Samą uchwałę absolutoryjną podejmuje się w głosowaniu jawnym. Jawność głosowania nad uchwałą absolutoryjną potwierdza się dodatkowo w artykule 34 ust. 1 punkt 10 ustawy o finansach publicznych, gdyż uchwała taka dotyczy gospodarowania środkami publicznymi danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę absolutoryjną podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Oznacza to, że za podjęcie proponowanej uchwały musi się opowiedzieć co najmniej połowa ustawowego składu Rady Gminy plus jeden rad. Uchwała o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu, podobnie jak uchwała o nieudzieleniu absolutorium, kończy procedurę absolutoryjną. Może się zdarzyć, że na sesji absolutoryjnej gminy nie zostanie podjęta uchwała w sprawie absolutorium udzielenia albo nieudzielenia absolutorium. Dzieje się tak w sytuacji, gdy żadna z propozycji nie uzyska wymaganej większości głosów. Głosowanie odbyło się, ale uchwały nie podjęto. Inna zasada obowiązuje w samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, gdzie niepodjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium lub równocześnie z podjęciem uchwały o nieudzielenie absolutorium odpowiednio zarządowi powiatu lub zarządowi województwa. Myślę, że to wszystko jasne. Tyle lat Państwo funkcjonujecie, więc wiecie, o co chodzi. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Dziennik Urzędowy z 2020 roku, pozycja 713, pozycja 1378 oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Urzędowy z 2021 roku, pozycja 305, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki udziela wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki absolutorium za rok budżetowy 2020. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A teraz najważniejsze głosowanie. Kto jest za taką uchwałą? Bezat Weronika? Jestem za. Gawarzyńska Anna? Jestem za. Gawarzyński Eugeniusz? Jestem za. Jędrzyk Tomasz? Jestem za. Jedyna Ganna? Jestem za. Kocik Danuta? Jestem za. Król Stanisław? Jestem za. Mąkola Edward? Jestem za. Czarek Czesław? Jestem za. Czesiu Głośny? Jestem za. Musiał Zygmunt? Jestem za. Pawelek Czesław? Jestem za. Pierścińska Krystyna? Jestem za. Pich Marzena? Jestem za. Pogłoska Ewa? Jestem za. Dobrzyńczyk Sławomir? Jestem za. Bardzo Państwu dziękuję. Wszyscy radni opowiedzieli się za absolutorium dla Pana wójta. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować jednogłośnie Państwu. Słoneczniki.
panie sekretarzu, a ja w tym razie dziękuję za wspaniałą współpracę. Słowa, czy mogę powiedzieć? Bardzo proszę, tak, oddaję głos panu ministrowi. Zestresowałam się. Nie szkodzi. Ja rozumiem, że ja mogłem się stresować, ale pani przewodnicząca to chyba niekoniecznie. Proszę państwa, tak się składa, że dzisiaj obchodzę taką małą rocznicę, bo to jest moje 10. absolutorium za okres, kiedy pełnię funkcję wójta gminy. O ile dobrze pamiętam, zawsze było tak, że Rada dawała mi jednogłośnie skwitowanie, co mnie bardziej jeszcze mobilizowało do jeszcze bardziej wytężonej pracy i podejmowania wszelkich ważnych działań na rzecz poprawy życia mieszkańców przede wszystkim. Tak się składa, że żeby do takiego osobistego sukcesu mojego doszło, musiało być obopólne zaufanie, to znaczy moje do Rady Gminy i Rady Gminy do mnie. Proszę państwa, dlaczego mówię o tym zaufaniu? Bo tutaj niedaleko taki przypadek się wydarzył, że włodarz miał zatwierdzony budżet, zrealizował go w 100% i nie dostał ani wotum zaufania, ani absolutorium. No więc nie wiem, o co tu chodzi w takiej sytuacji, ale jeżeli się coś takiego zdarza, to znaczy, że tam nie było żadnego zaufania. Ci, którzy są dłużej niż 10 lat w Radzie albo zaczynali wtedy, kiedy ja, to pamiętają, że na samym początku bardzo mocno apelowałem, żeby być cierpliwy. Bo to nie jest tak, że coś się zbuduje w ciągu jednego czy dwóch lat. Macie państwo też przykład z góry, kiedy obecnie rządzący mówią, że ci poprzedni to nic nie zrobili. Tylko że to jest też tak, że jakby ci poprzedni nic nie zrobili, to i ci rządzący by nie mieli efektów swojej pracy. I to jest tak samo, w samorządzie jest dokładnie tak samo. Proszę państwa, nie będę tu powtarzał cyfr, bo widzicie państwo sami, na jakim poziomie finansowym działa gmina aktualnie. Ale jeżeli się odnoszę do ubiegłego roku, to też tutaj pan przewodniczący, jak będzie rankingi przeglądał, przewodniczący Komisji Samorządowej, to proszę tam spojrzeć, jest taki ranking, ile utraciliśmy dochodów gminy w ubiegłym roku. To znaczy nie wszystkie oczywiście. Też sobie tam sprawdziłem z powiatu tomaszowskiego, to my właściwie jesteśmy tylko na minusie. Około 7% dochodów mamy mniej niż w 2019 roku, a inni, którzy nie żyją z podatku od osób fizycznych, to mieli dodatnie, że tak powiem, ten wskaźnik, czyli bo mają na przykład subwencję wyrównawczą, inne możliwości, te pieniądze jakieś tam do nas spłynęły. Ale mimo, że sobie tam ponarzekaliśmy wewnętrznie, to jednak udało się zrealizować te założenia, może i z jednym, które przesuwamy, niestety nie z naszego powodu, to znaczy zagospodarowanie tu terenów nad Zalewem Sulejowskim, ponieważ tak się składa, że nasz partner w tym zadaniu ma problemy chwilowe. Mam nadzieję, że jesteśmy już na dobrej ścieżce, może to w najbliższym czasie rozwiążemy i to zadanie w końcu zostanie zrealizowane w najbliższych dwóch latach.
Oby cały czas o tym marzę, żeby się to powiodło. Proszę Państwa, dochody, tak jak mówiłem, też tutaj kształtuje ta, że tak powiem, ta dotacja społeczna na 500+, ona u nas w granicach 14 milionów wynosi, a jak Państwo widzicie, jest to znaczący wpływ na budżet, bo gdyby odjąć od tych 68 milionów, to jest 54 i automatycznie inwestycje są na poziomie 40%. To bardzo rygorystycznie przestrzegamy wydatków bieżących, a nie jest tak, że z nimi szastamy, ale to przynosi efekt taki, że proszę Państwa, dużo inwestujemy, ale niestety to potem wymaga też utrzymania, prawda, te inwestycje. I to są niemałe wydatki. Także w dalszym ciągu taką politykę będę prowadził. I tutaj w tym momencie chciałem podziękować moim współpracownikom, bo to nie jest mój sukces tylko. Ja tam tylko zarządzam. Można by było powiedzieć, natomiast wszyscy inni ciężko pracują też, żeby te efekty było widać na koniec roku i to absolutorium to dedykuję właśnie moim współpracownikom, którzy na co dzień mają mnóstwo obowiązków. Jak już Państwu mówiłem, cieszę się bardzo, że się gmina rozwija, ale to pociąga za sobą ogromne, ogromne wydatki infrastrukturalne. I za tym trzeba nadążać, bo ludzie są niecierpliwi, troszkę przyzwyczajeni, że im się wszystko należy i zaczynają się pretensje, a budżet nie jest niestety gumowy i nie da się naciągnąć. To są konkretne pieniądze, to są konkretne projekty, realizacja tych projektów i tak dalej. Założyłem sobie te ileś tam lat temu, że będę robił wszystko, żeby gmina była takim przykładem dobrej gospodarności. Myślę, że się to nam wspólnie udaje, za co Wam bardzo dziękuję, radni. Mimo, że czasem mamy odmienne poglądy, to działamy na rzecz naszej wspólnoty, a nie na rzecz tam sił obcych czy innych jeszcze społeczności. To jest nasz cel, żeby ta wspólnota się rozwijała, kwitła. I mam nadzieję, że zbudowaliśmy solidne podstawy do tego, żeby stabilnie i mocno gmina się rozwijała w najbliższych latach. Będę mógł z satysfakcją kiedyś tam przekazać władanie gminą następcy, że ma mocne fundamenty i może dużo zrobić. I to będzie dla mnie największa satysfakcja z tych ostatnich kilkunastu lat pracy zawodowej. To może tyle. Ja chciałbym na ręce Pani Przewodniczącej złożyć podziękowanie dla Was wszystkich radnych za to właśnie zaufanie, za zrozumienie, za wspólny cel, który realizujemy. Muszę powiedzieć, że już w tej chwili mamy przygotowanych i w trakcie jesteśmy przygotowania kilkudziesięciu nowych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane już w następnej perspektywie finansowej. I tutaj robimy wszystko, żeby pozyskiwać środki z różnych źródeł zewnętrznych, bo jak mówiła Pani Skarbnik, czy jak czytała w opinii RIO, mamy zadłużenie na poziomie 22 milionów, czyli gdzieś 2000 na mieszkańca,
ale tu trzeba pamiętać, że około 7 tysięcy na mieszkańca ściągnęliśmy środków zewnętrznych. Żeby wydać te środki zewnętrzne, to trzeba było mieć również na wkład własny. Jest to, co osiągnęliśmy, tę nadwyżkę operacyjną na poziomie 9-10 milionów złotych, to jest najważniejsze to, co osiągnęliśmy, bo to nam pozwala inwestować, kredytować, spłacać kredyty, bo ja nie widzę możliwości rozwoju bez kredytowania, bo powiedziałem Państwu, my mamy budżet roczny. A jeżeli my podpisujemy umowę na jakieś zadanie, jak na przykład na kanalizację i na wodociągi na 30 milionów złotych, to my musimy mieć te środki własne, żeby to zrealizować, żeby potem odzyskać te pieniądze i tak dalej. Więc ktoś powie, że zadłużanie gmin. Ja uważam, że to jest najlepszy moment, kiedy można się zadłużać, ponieważ kredyty są tak nisko oprocentowane, a my mamy, powiem Państwu, 18 milionów 300 kredytów, a 4 miliony 480 tysięcy pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To są już w ogóle, tam nie wiem, na 1,5% chyba pożyczki, więc byłbym nierozsądnym gospodarzem, gdybym z takich możliwości kredytowania czy pozyskiwania pożyczek nie skorzystał. Proszę Państwa, kiedyś się określało tak, że jeżeli gmina ma dochód na poziomie, nie wiem, 50 milionów, to do 30 milionów może się bezpiecznie zadłużać. Po iluś tam latach zweryfikowano to, wprowadzono inne współczynniki i ważna jest ta nadwyżka operacyjna, o której mówiliśmy. I nawet takie zadłużenie dla nas 60% dochodów gminy nie jest, że tak powiem, zabójstwem, jeżeli to jest przeznaczone nie na konsumpcję, bo takich rzeczy na konsumpcję nie możemy brać, tylko na rozwój, na inwestycje. I mam nadzieję, że zostało nam jeszcze tak 2,5 roku kadencji, że jeszcze uda nam się dużo zrobić. I jeżeli środki, które będą na odbudowę, faktycznie będą do samorządów spływać na inwestycje, na te przedsięwzięcia, to naprawdę mamy szansę zwiększyć swoje wydatki na inwestycje powyżej tych 20 milionów złotych. A na co przeznaczymy, to już będziemy decydować w każdym budżecie i będziemy się rozliczać za rok z tego budżetu. Jeszcze raz dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani pozwoli, że na Pani ręce ten skromny bukiecik dla radnych. Należy wszystkim, nie wiem jak podzielę teraz. Jak pomogę. Pani bardzo dziękuję. Kwiaty są dla wszystkich, jakby nie było. Ja Wam dziękuję. Wiem, że często się tam denerwujecie, że czasem w ostatniej chwili nadzwyczajna sesja, każdy ma jakieś obowiązki związane z pracą i tak dalej, ale myślę, że gdybyśmy współpracowali z gminem, to co się dzieje, to nie było takie. Także ja bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkim kierownikom też, bo Pan Wójt, tak jak wspomniał, gdyby nie współpraca z kierownikami, z dyrektorami, to gdyby tam krótko tej kasy nie trzymała, to byłoby różnie.